Szkolnie, przy szkole podstawowej nr 1 został oddany do użytku nowy plac zabaw. Na terenie sportowo-rekreacyjnym znajdują się huśtawki, równoważnie, tor przeszkód oraz ścianka wspinaczkowa. W maju było otwarcie, uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, natomiast w październiku oddany został do użytku plac zabaw zbudowany w ramach programu Radosna Szkoła. Plac zabaw jest taki inny, bo są dwa place zabaw w Kolnie. Natomiast ten był tak pomyślany, żeby tu korzystały troszeczkę i starsze dzieci, czyli dzieci w wieku od 3 do 14. Są inne, że tak powiem, te urządzenia, inne zabawki. No i cieszy się ogromnym powodzeniem na przerwach, czy też po południu. Tutaj jest, można spotkać bardzo dużo dzieci w takim właśnie wieku już. No przede wszystkim te starsze korzystają najwięcej, chociaż maluchy z rodzicami też przychodzą. Znaczną część dofinansowało miasto, dofinansowało więcej nawet niż to pozyskaliśmy środków z tego funduszu europejskiego, z tego względu, że właśnie chcieliśmy te zabawki, te urządzenia mieć inne, bardziej takie wytrzymałe, no i żeby nie powielały się, tak jak są przy szkole numer 2, czy też na placu miejskim, na placu zabaw. Na placu zabaw dzieci bawią się w czasie przerw oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Lubimy plac zabaw, bawimy się na nim fajnie, lubimy go, wszystkie dzieci na nim biegają, szaleją, są fajne. Zabawki są zjeżdżalnie jakby auto, autobus taki jakby tam jest, dwustresaczki, poręcze, no i pajęczyna pająka. Najbardziej to lubię się na tym wodzie z strażackim i na tych skałach szczelinowych. Mi się najbardziej podoba na placu zabaw, że tu są wszystkie dzieci, a najbardziej lubię się bawić na tej pajęczynie. Nowy plac zabaw to kolejny obiekt sportowy zbudowany przy szkole podstawowej nr 1 w Kolnie. Przy szkole znajduje się także nowe boisko oraz hala sportowa.